Bardzo dziękuję raz jeszcze i przypomnę, że ten cykl tegoroczny, mam na myśli rok akademicki, organizuje próba spojrzenia na historię Polski od początku, od chrztu do czasów nam współczesnych, właśnie przez pryzmat łączący wydarzenia duchowe, pracę duchową czy kulturalną z tym, co tworzy esencję polityki, co tworzy budowanie państwa, jego umacnianie lub reakcję na jego słabnięcie, próbę jego odbudowy. Przypomnę, że w drugim z cyklu tych spotkań mówiliśmy, czy pierwszym już nie pamiętam, w każdym razie na jednym z pierwszych mówiliśmy o mistrzu Wincentym zwanym Kadłubkiem. Akurat jutro będziemy obchodzili 800. rocznicę śmierci błogosławionego mistrza Wincentego, a przypominam tę datę nie tylko dlatego, że jest wyjątkowo, można powiedzieć, okrągła i że jest patronem historyków mistrz Wincenty, czyli mojego cechu, ale również dlatego, że chcę nawiązać do roli, jaką odegrał w kształtowaniu polskiej tożsamości ten właśnie historyk, a jednocześnie, jak szyderczo nazywali go ludzie oświecenia, nasz bajkopisarz, starali się w ten sposób jakby pomniejszyć jego znaczenie, uznając, że to, co opowiadał, nie było prawdą, ale bajką, zmyśleniem. Otóż to właśnie owe bajki, które miały bardzo głęboki, przemyślany przez autora sens, rzeczywiście przez kilkaset lat bezkonkurencyjnie, można tak powiedzieć, wychowywały kolejne pokolenia Polaków, nielicznych początkowo tych, którzy z polskością się utożsamiali, książę, jego drużyna, jego otoczenie, rycerze, księża, którzy czytali te w rękopisach rzecz jasna tylko funkcjonujące opowieści mistrza Wincentego. Do dzisiaj zachowało się 29 takich rękopisów średniowiecznych kroniki mistrza Wincentego. Otóż to, co najważniejsze w tych legendach, tych bajkach, które świadomie konstruował mistrz Wincenty, to jest właśnie poczucie siły duchowej, która wspiera wolność w trudnym położeniu geograficznym, jakie opisuje mistrz Wincenty, w takim, w którym od zawsze według niego, na tym polega jego oryginalność wizji historycznej, że nie szuka korzeni Polski inaczej niż inni kronikarze dla swoich krajów w raju czy w Troi, ale mówi, że tu byliśmy zawsze, tu był, stąd był ten naród Lechitów według jego koncepcji i tu właśnie między innymi silniejszymi czasem wspólnotami, imperiami, ten dzielny, niezwyciężony naród Lechitów, jak to opowiadał mistrz Wincenty, trwa i pokonuje kolejne trudności. I te dwie baśnie, które znały do przynajmniej czasów moich dziecinnych, wszystkie pokolenia dzieci polskich od czasów mistrza Wincentego, a w każdym razie od czasu, kiedy stało się możliwe ich popularyzowanie na skalę ogólnospołeczną, to oczywiście opowieść o smoku, który został pokonany z myślnością dzielnego, prawda, mieszkańca krakowskiego grodu czy też podgrodzia, i o Wandzie, która siłą swojej urody i odmowy podporządkowania się Lemańskiemu, czyli niemieckiemu księciu, który przyszedł podbić jej królestwo, zwyciężyła przeciwnika. To są dwie opowieści głęboko optymistyczne. Nie możemy się załamywać w obliczu przewagi tej, która wydaje się nie do pokonania, smoczej potęgi. Ta metafora, która tak głęboko wrosła w naszą mentalność, w naszą świadomość, właśnie za pomocą tej bajeczki, jak się wydawało oświeconym i szydzili z niej, znalazła właśnie w czasach oświecenia, o tym mówiłem w czasie poprzedniego naszego spotkania. W czasach Konfederacji Barskiej oddźwięk, którego echo zapisał po latach, już w romantycznej epoce, Juliusz Słowacki w pieśni Konfederatów Barskich. Pamiętacie może Państwo ten fragment, w którym jest mowa, Konfederaci śpiewają, że choćby na smokach wojska latające nas nie przemogą.
Dlaczego? No bo mamy oparcie duchowe, walczymy w słusznej sprawie. I chociaż, jak wiemy, Konfederacja Barska nie zwyciężyła, to jednak jej testament duchowy miał zasadnicze znaczenie dla przełamania pewnego rodzaju marazmu, poczucia wyrastającego z epoki saskiej, ale także wynikającego z tego kompleksu, które wmawiało Polakom w XVIII wieku oświecenie, że no cóż, wy Polacy nic nie umiecie, tylko to, co z waszą naturą zgodne, zostało już we francuskiej encyklopedii opisane i to jest po prostu plika polonika, ten kołtun polski zawszony, to jest jedyna wasza specyficzna cecha. No a reszta, no to musicie się tylko uczyć od starszych, mądrzejszych braci, którzy mieszkają gdzieś, prawda, w Berlinie, czy w Paryżu, czy jeszcze gdzieś indziej, w każdym razie, na pewno nie tutaj. To właśnie to podwójne, powiedziałbym, zniewolenie własnymi błędami i poczuciem kompleksu wmawianego z zewnątrz, tą ofiarą czynu konfederatów barskich zostało w jakiś sposób przełamane i zaowocuje reformą, a potem niezgodą na zniewolenie, która ostatecznie przyniesie owoc w roku 1918. I dziś chciałem mówić o kolejnym etapie, o kolejnej odsłonie tej historii. Historii, w której rolę mistrza Wincentego, w której rolę tej pieśni, można powiedzieć ludowej, bo ona przecież najpierw w takiej wersji oddolnej, bez autora znanego dzisiaj, nie znamy autora pięknej, przepięknej pieśni Konfederatów Barskich, a później strawestowanej, oczywiście zmienionej przez Juliusza Słowackiego, ta myśl optymistyczna, że nie możemy ulec żadnemu poczuciu beznadziejności, że nie możemy się poddać w żadnej sytuacji. Ta myśl została podniesiona przez romantyków, o tym mówiliśmy w czasie poprzedniego wykładu, przez Adama Mickiewicza, przez to właśnie ten gest odmowy podporządkowania się realizmowi, który mówi, jesteście za słabi na to, żeby się dźwignąć. Romantyzm polegał na tym, żeby powiedzieć temu tak rozumianemu realizmowi nie. Ten romantyzm, który zaczyna się od obchodzonego w zeszłym roku dwustulecia debiutu poetyckiego Mickiewicza od ballad i romansów wydanych w 1822 roku. Mickiewicz umarł, jak wiemy, w 1855 roku w dalekim Stambule, który przypominał mu jakoś dziwnie rodzinne okolice Nowogródka. Kiedy umierał Mickiewicz, tu w Warszawie, na Mazowszu, już kręcił się dziewięciolatek urodzony niedaleko stąd, w Woli Okrzejskiej, Henryk Sienkiewicz w roku 1846. To on będzie kolejnym w naszej tradycji mistrzem Wincentym. Wystarczy na 100 lat. Dzisiaj, jak wiemy, wiem to z publikowanych przez Instytut Książki, przez Bibliotekę Narodową danych, chyba 2 lata temu po raz pierwszy Mickiewicz został wyprzedzony, przepraszam, nie Mickiewicz, a Sienkiewicz, został wyprzedzony jako najpopularniejszy pisarz polski. Wyprzedził go autor o nazwisku Mróz, autor kryminałów popularnych. Nie mam nic przeciwko kryminałom, tych akurat nie czytałem, ale świadczy niewątpliwie o czymś ta zmiana. Świadczy o tym, że Sienkiewicz już słabiej odgrywa tę rolę, którą skutecznie przez ponad 100 lat odgrywał. Ale dziś właśnie o tej roli, która przez 100 lat miała tak wielkie znaczenie, czy nieco ponad 100 lat, jaką odegrał Sienkiewicz, podejmując pióro mistrza Wincentego, podejmując pióro Konfederatów Barskich, podejmując pióro Mickiewicza, żeby przekazać nam jeden istotny komunikat, który był tak bardzo potrzebny. Nie wiem, czy Państwo, zapewne większość z Państwa należy do tej grupy obywateli Polski, którzy czytali trylogię. I być może macie Państwo tam swoje ulubione miejsca, ja mam ich wiele oczywiście, ale takim miejscem, które pamiętam szczególnie i nawet byłem je sobie w stanie dzisiaj przypomnieć, kiedy zapomniałem w pociągu notatek, które zrobiłem sobie do tego wykładu, to w połowie drugiego tomu Potopu moment, kiedy
narada w refektarzu na Jasnej Górze się odbywa i ksiądz Kordecki razem z innymi tam zgromadzonymi zastanawiają się, czy się poddać generałowi Millerowi, skoro cała Polska jest już zajęta przez Szwedów, no ta, którą opisywał Sienkiewicz, bo druga, której nie opisywał, bo nie mógł, była zajęta przez Rosjan wtedy, jak wiadomo, przez Moskwę, to był podwójny potop moskiewsko-szwedzki. No i zastanawia się ksiądz Kordecki, czy jednak nie poddać klasztoru w zamian za gwarancje, których fałszywie oczywiście udzielał mu hrabia Brzesowicz i generał Miller, prawda, że oszczędzi skarby jasnogórskie. I wtedy dobiega go śpiew zza muru, śpiew żebraczki Konstancja, jej było na imię, która śpiewa, przypomniałem to sobie i zapisałem, żeby teraz dobrze to zacytować. Próżno przegrażasz mi husycie srogi, próżno diabelskie wzywasz w pomoc wrogi, na próżno potu i krwi żałujesz, mnie nie zwyciężysz. Choćby tu przyszły poganów tysiące, choćby na smokach wojska latające, nic nie wskurają ogień ni męże, bo ja zwyciężę. I ta dobiegająca zza murów jasnogórskich pieśń zmienia decyzję księdza Kordeckiego, zmienia decyzję tych, którzy naradzają się wtedy nad tym, poddać się czy się nie poddać Szwedom. Oto dla nas przestroga, tak zareagował na ten śpiew zza muru ksiądz Kordecki, którą nam Bóg przez usta starej żebraczki zsyła. Ten cytat robił na mnie piorunujące wrażenie, no bo w wyobraźni dziecka jakieś wojska na smokach latające robią wrażenie, przerabia się niektóre nawet, powiedziałbym, powieści historyczne, także tam, gdzie występowały okręty z epoki napoleońskiej, pojawiły się smoki. Czytałem już takie przeróbki powieści i pewnie będzie ich coraz więcej. Ale to właśnie robiło ogromne wrażenie na mnie, to, że pojawia się taka wizja zła upostaciowionego w wojskach na smokach latających i zostaje ona odrzucona jako argument na rzecz kapitulacji. Nie, to jest argument na rzecz walki. Bardzo pięknie Gilbert Keith Chesterton, angielski przyjaciel Polski, wielki przyjaciel Polski, znakomity powieściopisarz katolicki, powiedział kiedyś, że o tym, że są smoki na świecie, bajki nie potrzebują mówić dzieciom, bo dzieci wszystkie wiedzą, że smoki są na świecie. Bajki mówią o tym dzieciom, że smoki można pokonać, że smoki można zabić. To jest istota bajki, pięknej, najprawdziwszej bajki, bo zachęcającej do wydobycia z naszej natury tego, co pozwala nam przezwyciężyć strach. Ten sam Chesterton, pamiętam, też powiedział, że dobry, prawdziwy żołnierz walczy nie z nienawiści do tego, co jest przed nim, czyli do wroga, który stoi naprzeciwko, ale z miłości do tego, co jest za nim. I znaczenie tego sformułowania, co jest za nim, to za, odbieram nie tylko jako, powiedziałbym, przestrzenne określenie, że bronimy tego, co mamy za plecami, domu, rodziny, bliskich, kraju, jego granic, ale to za nim to jest to, co było przed nami, to, co nas poprzedza, przeszłość. Bronimy przeszłości, która określa naszą tożsamość, dzięki której jesteśmy tym, kim jesteśmy. Przychodzą mi te właśnie pierwsze sformułowania na myśl, byśmy osadzili znaczenie tego, co zrobił Sienkiewicz w kontekście, który ośmielę się nazwać antropologicznym. To nie chodzi tylko o Polskę, o konkretne miejsce i czas, kiedy pojawia się dzieło Sienkiewicza, ale chodzi o pewnego rodzaju zachętę, która jest potrzebna człowiekowi, żeby się nie poddał. Żeby się nie poddał gorszym stronom swojej natury, ufundowanym na lenistwie i strachu. Ta opowieść związana już bezpośrednio z tym, co zrobił Sienkiewicz, zaczyna się w pewnym sensie po raz drugi na nowo, kiedy, no bo oczywiście po raz pierwszy, kiedy przychodzi na świat w 1846 roku, przypomnę, to jest czas rzezi galicyjskiej,
dwa lata później Wiosna Ludów, ale kiedy mały, bardzo mały, fizycznie bardzo mały Henryk Sienkiewicz, już jako 17 niespełna latek, chce pójść do lasu w 1863 roku walczyć w Powstaniu Styczniowym, nie zostaje przyjęty do szeregów powstańców, no bo jest za mały, po prostu jest fizycznie za mały. I może dzięki temu przetrwał, przeżył, skończył studia funkcjonującej dzięki realistycznej polityce. Tak, realizm nie jest zawsze do odrzucenia, nie występuje przeciwko realizmowi, który wspiera romantyczny cel, ten najwznioślejszy cel, którym może być na przykład odzyskanie niepodległości. Otóż realistycznej polityce Wielopolskiego zawdzięczamy odnowienie szkoły tutaj w Warszawie, Uniwersytetu, Szkoły Głównej Warszawskiej, i tam wyrośnie całe pokolenie pozytywistów. Wśród nich młody Henryk Sienkiewicz, który do tego pokolenia należy przecież, razem z Aleksandrem Głowackim, Bolesławem Prusem, Świętochowskim i całym szeregiem innych ludzi, którzy odegrają ogromną rolę w naszej historii kultury, literatury w latach 70., 80., 90. XIX wieku. Ta pozytywistyczna szkoła oczywiście w dużym stopniu kształtuje pierwsze utwory Sienkiewicza, Szkice węglem, te smutne obrazki z życia, takie właśnie realistyczne, ale przywołujące no, krytyczny obraz rzeczywistości. Tak jak my bardzo często mamy skłonność no, widzieć to, co złego dzieje się dookoła nas. I bardzo słusznie, że na to zwracamy uwagę, opisujemy to i próbujemy reagować, bo jeśli zamkniemy oczy na zło, które nas otacza, to oczywiście nic dobrego z tego nie wyniknie. A więc pozytywiści mieli pełną rację, żeby pokazać całą nędzę życia polskiego w latach 70., 80., XIX wieku, całą nędzę życia biednych ludzi z różnych, że tak powiem, grup narodowościowych, społecznych. Nędzę nie tylko materialną, ale także moralną. Jednakże to doświadczenie pozytywistycznej szkoły, realistycznej szkoły obserwacji, krytyki niedomogów życia łączyło się z czymś jeszcze. Łączyło się mianowicie z doświadczeniem no, odpływu sił, powiedziałbym tak, duchowych społeczeństwa polskiego po klęsce Powstania Styczniowego. Bo przecież kolejne powstanie z takimi nadziejami podejmowane jako zryw, w którym przecież uczestniczyło około 200 tysięcy osób, przewinęło się przez szeregi powstańców, a około 10 tysięcy co najmniej zapłaciło życiem. Około 1000 zostało, znaczy w walkach zginęło, około 1000 zostało straconych. Tysiące straciły majątki, dziesiątki tysięcy rodzin, a może nawet setki tysięcy rodzin, coś ważnego straciły. Miliony straciły nadzieję, że Polska jeszcze może kiedykolwiek być odbudowana. Ten odpływ nadziei skutkował nie tylko no, końcem romantyzmu, przejściem w fazę pozytywistyczną, która przecież cechowała całą kulturę europejską wtedy, ale skutkował także reakcją polityczną, którą najdobitniej wyrazili Stańczycy krakowscy ze swoją szkołą realizmu, która opierała się na założeniu, że to my sami jesteśmy winni i tylko my naszego upadku. Odwróćmy wzrok od rozbiorców, to skupmy się na naszych winach i szukajmy raczej na zewnątrz Polski we wzorach niemieckich, francuskich, zachodnioeuropejskich, oczywiście nie rosyjskich, jakichś sposobów ratunku dla resztek, które jeszcze da się uratować, bo o niepodległości nie ma co marzyć. Trzeba ją odłożyć jako szkodliwą mrzonkę razem z liberum conspiro, z tym wolnym konspirowaniem, które prowadzi do katastrof tylko. To jest szkoła krakowskich Stańczyków, ale przecież nie tylko o Kraków chodzi. Nie chcę tutaj kalać mojego gniazda, ale chodzi mi raczej o to, że było to zjawisko może jeszcze bardziej zrozumiałe tutaj w Warszawie, dotkniętej bezpośrednio no, gigantycznymi prześladowaniami po Powstaniu Styczniowym. Naturalnie jeszcze większe były na wschód od Bugu w pierwszych trzech zaborach rosyjskich. Tam te represje były najbardziej brutalne i zwalczanie polskości.
Ale to właśnie tych 20 lat po powstaniu styczniowym to jest czas, no naprawdę można powiedzieć, najgłębszego upadku nadziei na to, że jeszcze coś można zrobić, że z tą siłą, przewagą, siłą trzech imperiów, które działają na zgubę Polski, a w szczególności dwóch, które wznowiły swoje przymierze w czasie powstania styczniowego, czyli Rosji i jednoczących się Niemiec, Prus, że nie potrafimy. Z tym smokiem nie wygramy. Po prostu to jest bajka, że można z takim smokiem wygrać. Przegraliśmy i trzeba to zaakceptować. Walczmy o inne, mniejsze cele. Po prostu o życie przyzwoitsze na lepszym poziomie nas, naszych najbliższych, naszego najbliższego otoczenia. To oczywiście jest bardzo potrzebny ideał, ale i zrozumiały w takich warunkach, jakie miały miejsce po 1863 roku, ale jak mówi pismo, nie samym chlebem człowiek żyje. Potrzebuje też wyższych ideałów, które podnoszą go wzwyż. Nie należy zapominać o brudzie na własnej ulicy, we własnym domu. Trzeba zacząć od sprzątania, od porządku w najbliższym otoczeniu. Ale jeśli ograniczymy się tylko do tych porządków, czy wystarczy nam to na długo? Okazało się, że nie wystarcza. I pierwszy ruch polityczny, który odradza się tutaj, na ziemiach polskich po powstaniu styczniowym, to jest ruch komunistyczny. Tak jest. To trzeba przypomnieć. Ludwik Waryński był pierwszy. Dlaczego o tym przypominam? To było 16-17 lat po powstaniu styczniowym. Bo to pokazuje, na co odpowiedzią był Sienkiewicz. W tej atmosferze zupełnej beznadziei, strachu, przygnębienia pojawia się grupka młodych ludzi pod bardzo silnymi wpływami już wtedy no niezwykle prężnego ruchu, powiedziałbym anarchistyczno-terrorystycznego, który w Rosji się rozwijał właśnie w latach 70. Organizacja Ziemia i Wola, Narodna Wola, te kolejne organizacje narodnickie, rewolucyjne, terrorystyczne, w końcu robotnicze, które w Rosji przeżywają akurat pierwszą fazę swojego rozkwitu. Przyciągają nawet uwagę gardzącego wcześniej Rosją, jak to Niemiec kulturowy, Marksa czy Engelsa, którzy uważali, że z Rosji tylko może despotyzm przyjść i zniewolenie dla całej reszty Europy, ale w końcu lat 70. nawet Marks się zainteresował tym, co w Rosji. Kto wie, może jednak z Rosji jakiś ruch robotniczy wyjdzie, rewolucyjny, prawda? I to jest właśnie to poczucie, no my sami nic nie potrafimy zrobić, nie możemy, przegraliśmy wszystko. Polskość przegrała, ale jest inna sprawa, która może nas podnieść. Ta sprawa, która łączy się z prawdziwą biedą, problemami społecznymi, które są dookoła nas. I stąd Waryński formuje ten program rewolucyjny, pierwszy tutaj po 63 roku, który jest programem antynarodowym, albo jak to się uczyło w szkołach PRL-u, internacjonalistycznym. I to jest istota tego programu. Polski już nie ma i nie będzie, że zacytuję słowa klasyka wypowiadającego się na temat pieniędzy. Ten sposób myślenia nie był, powiedziałbym, efektem jakiegoś zdziwaczenia jednej zapaleńczej głowy młodego człowieka, Ludwika Waryńskiego. To był efekt nastroju czy sytuacji, którą opisałem. I uświadommy sobie coś jeszcze. Lata 70. XIX wieku to jest na naszych ziemiach w każdym razie, bo w niektórych częściach Europy ta faza przyszła może nieco wcześniej, w niektórych przyjdzie, w innych częściach świata później. Do nas akurat w latach 70. dotarło coś, co można nazwać gwałtownym przyspieszeniem historii rozumianej jako całokształt zmian cywilizacyjnych. Wśród tych, prawda, notatek, które niestety zostawiłem w pociągu, były pyszne cytaty opisujące to wrażenie ustami starszych, powiedziałbym, uczestników życia polskiego w latach 70. XIX wieku. Nagle ci ludzie, taki miałem cytat z Kajetana Kraszewskiego, stryja Józefa Ignacego Kraszewskiego, świetne pamiętniki tegoż Kajetana, bardzo Państwu polecam, wydane w 2000 roku. Właściwie nie pamiętniki, tylko dzienniki, to jest jeszcze ciekawsze, zapiski.
chyba pod rokiem gdzieś 73 czy 4 zapisał, że on już nie odnajduje się w tym świecie, że przyspieszenie jest takie, że to, co dawniej zajmowało dziesięciolecia, teraz zajmuje rok. Prawda? Znaczy zmiany cywilizacyjne. On żył w wieku pary, żył w wieku pociągów, które nagle coraz szybciej zaczynały kursować, w wieku telegrafów, w wieku dzienników, które co dzień przynosiły coraz to świeższe wiadomości z coraz to dalszych krajów, zmieniających się coraz szybciej mód. To było doświadczenie przyspieszenia, w którym po raz pierwszy, opisał to znakomicie cytowany już przeze mnie kilkakrotnie w czasie wykładów tych w ciągu kilku ostatnich lat, niemiecki historyk Reinhard Kozelek, w którym po raz pierwszy nastąpiła, no powiedziałbym, najbardziej fundamentalna zmiana cywilizacyjna, którą my dzisiaj odczuwamy jeszcze o wiele bardziej. Ale to jest ta sama zmiana. Poczucie, że doświadczenie naszych rodziców, czy doświadczenie rodziców w ogóle tak powiedzmy, nie przyda się dzieciom. Dzieci odrzucają doświadczenie rodziców, mówiąc, to już nieaktualne, wasza mądrość, skumulowana z wiekiem i skumulowana wskutek dziedziczenia tego doświadczenia po poprzednich pokoleniach, nie przynosi żadnej odpowiedzi na nasze problemy. Młodych ludzi, którzy żyją w świecie tak szybko się zmieniającym, że to, co wy nam powiecie, starsi, nie będzie miało dla nas żadnej mocy wzorotwórczej. To odczuwano po raz pierwszy właśnie na ziemiach polskich przynajmniej, no może oświecenie było już, prawda, epoka stanisławowska zapowiedzią takiego konfliktu cywilizacyjnego między pokoleniami, ale wiek pozytywizmu to jest druga tego rodzaju jakby faza przyspieszenia. Teraz mamy do czynienia po upowszechnieniu smartfonu z trzecią, najgłębszą, prawda, no bo dzieci urodzone po 95 roku to są dzieci, które są wychowywane wyłącznie przez smartfon, tak bym powiedział. To jest, oczywiście ja wiem, że rodzice się starają i no, zwłaszcza ci, którzy nie dopuścili do używania smartfonu przez dzieci, ale jak do tego nie dopuścić, prawda? Więc są wyjątki, ale generalnie całe pokolenie już wychowało się dzieci w zupełnym oderwaniu od przekazu rodziców, no bo ważniejsze jest to, co ma się pod ręką, co odpowiada błyskawicznie na każde pytanie, które ma młody człowiek. Odpowiada językiem, jak to pięknie ujął w swojej fenomenalnej książce, bardzo Państwu polecam, Andrzej Zybertowicz, Cyber kontra Real. Wstrząsająca książka, którą każdy powinien przeczytać, każdy starszy także człowiek, żeby zrozumieć, na czym polega problem w zerwaniu kontaktów między pokoleniami współcześnie. I w całej grozie, która nie ma twarzy Władimira Putina, tylko ma twarz Billa Gatesa, ma twarz właściciela Amazona, Google'a, tych, którzy potrafią zmieniać nasze mózgi dużo skuteczniej niż skądinąd zbrodniczy reżim Putina, który po prostu zabija. Nie lekceważę, jak Państwo się domyślacie, tej grozy, która od wschodu wieje. Teraz po prostu zależało mi na tym, żeby uświadomić sobie, a także zaproponować Państwu pod rozwagę pewnego rodzaju podobieństwo doświadczenia lat 70. wieku XIX z doświadczeniem, które my przeżywamy. Że ktoś nam zabrał ciągłość, prawda? A zatem coś nowego się dzieje, coś, czego nie opanujemy, prawda? Nie wrócimy do tego, co było. Ale w latach 70. XIX wieku to, co było, do czego wcześniej tak starano się wrócić, to była niepodległość Polski. I to właśnie doświadczenie zerwania cywilizacyjnego, przyspieszenia historii sprawiało, że myśl o niepodległości Polski stawała się jeszcze bardziej abstrakcyjna. Niektórzy pozytywiści starali się jej nie wyrzucać całkiem, powiedziałbym, poza nawias swojej wyobraźni, ale kładli ją na horyzoncie, mówiąc, tak jak uczyni to wspaniały, wielki pisarz polskiego pozytywizmu, Aleksander Głowacki, Bolesław Prus w swoich największych dziełach, ale zwłaszcza w rywalizującym w pewnym sensie z Sienkiewiczem dziele drukowanym w czasie, kiedy Sienkiewicz drukował trylogię w placówce. Kiedy postać ślimaka, chłopa wytrwale pracującego nad utrzymaniem swojego miejsca na ziemi w walce z biurokracją zaborczą, jest jakby odpowiedzią na tę wizję, którą przedstawiał równolegle Sienkiewicz, o której za chwilę powiem.
Kiedyś w przyszłości może ta wytrwała walka, która jest potrzebna. To co pisał Prus, było niezwykle potrzebne wychowawczo także i miało swoje ogromne znaczenie. Ale czy wystarczyłoby, żeby odeprzeć tę pokusę, którą wyraził już wtedy Ludwik Waryński? To dlaczego chłop ma pracować, żeby kiedyś była Polska, skoro jest już idea inna, jaką przyniósł na naszą ziemię Waryński, jego proletariat, od Karola Marksa czy od rosyjskich rewolucjonistów? Myśl, żeby porzucić te narodowe tożsamości, których chłopi jeszcze nie mieli przecież rozwiniętych, i przejść od razu do Królestwa Wolności, skoczyć tam poprzez rewolucję. Rewolucję, po której już nie będą żadne narodowości, żadne stare tożsamości po prostu nie będą miały znaczenia, tak jak to manifest komunistyczny zresztą obiecywał w 1848 roku. To wszystko musimy sobie jakby uświadomić, żeby zrozumieć znaczenie momentu, w którym pojawia się 3, jeśli dobrze pamiętam, maja 1883 roku, pierwszy odcinek drukowanej w warszawskim Słowie, którego od 2 lat redaktorem naczelnym był Henryk Sienkiewicz, i w krakowskim Czasie równolegle, wkrótce także jedno z poznańskich czasopism będzie trzecim tytułem, dziennikiem, który będzie drukował w odcinkach tę powieść, pierwszy odcinek Ogniem i Mieczem. Rok 1883, maj. Równo 20 lat minęło od powstania styczniowego. Wyrosło już nowe pokolenie. Ludzie, którzy nie pamiętali, młodzi ludzie, którzy nie pamiętali tamtej klęski. Młodzi ludzie, którzy, ta ich najbardziej aktywna część, najbardziej zdolna do czynu, do samodzielności, szukała jakiejś idei, która pozwoliłaby im zrealizować się znów w odróżnieniu od tego pokolenia klęski, pokolenia, które żyło pod brzemieniem doświadczenia katastrofy po powstaniu styczniowym. Mogli pójść za Waryńskim. Mogli iść dalej krok po kroku za pozytywistami, którzy mówili, ta codzienna praca nad ulepszaniem naszej okolicy, życia naszych najbliższych i tych, którzy są wokół nas, to powinno nam wystarczyć, żeby żyć godnie. Te dwie możliwości były. I wtedy Sienkiewicz przypomniał, że jest inna możliwość. Przypomniał na sposób bajkowy, taki, z którego szybko zaczęli szydzić krytycy. No jak to? Przecież Sienkiewicz opowiada dzieje Polski, to jest przed mniej więcej 240 lat, czy tam 230 lat, w sposób, który no, jest zbyt piękny, zbyt różowy. Może nie zawsze różowy, czasem jest czarno-biały nawet, można powiedzieć, ale upraszczający skomplikowaną tkankę historii sprzed 200 kilkudziesięciu lat, nie rozkładający akcentów tak, jak zrobiłby to historyk pozytywistyczny. Ta krytyka pojawi się bardzo szybko. Będę o niej jeszcze za chwilę mówił. Tymczasem stało się coś, co odbierano naprawdę w kategoriach cudu, bo nie było takiego zjawiska wcześniej, i nie będzie chyba później. To znaczy po kolejne odcinki ukazujących się trzech, można tak powiedzieć, części trylogii, w sumie była ona drukowana od maja 83 do maja 88 przez 5 lat. Wszystkie 3 części trylogii się zmieściły w tym 5-leciu niezwykle intensywnego wysiłku twórczego człowieka, który w dodatku no, borykał się z bardzo dużymi trudnościami domowymi, bardzo ciężko chora żona. Brak stałego miejsca zamieszkania, pisał w hotelach. Znaczy nie żeby był taki biedny, bo oczywiście zarabiał dobrze za te drukowane powieści, ale nie miał, powiedziałbym, uporządkowanego, uładzonego warsztatu pracy. Wręcz przeciwnie. W tych warunkach zdołał jednakże w takim rekordowym czasie no, stworzyć ogromne rozmiarami, to nikt tego nie zaprzeczy, dzieło Henryk Sienkiewicz i odnieść sukces, który zdumiewał skalą swojej społecznej, powiedziałbym, możliwości oddziaływania. Bo odbiorcami tej powieści, która pierwotnie miała się nazywać, mówię o Ogniem i Mieczem, Wilczy
Wilcze Gniazdo, przepraszam. Po namyśle zmienił ten tytuł Henryk Sienkiewicz. No, okazało się, że ustawiają się nie tylko czytelnicy książek tradycyjni, tak można by powiedzieć, ta garstka kilku tysięcy potencjalnych odbiorców powieści historycznej, jaką przecież uprawiano jako gatunek wcześniej, począwszy choćby od znakomitych powieści Henryka Żywuskiego, poprzez popularne także, ale przecież daleko nie tak popularne powieści Teodora Tomasza Jerza, czy wspomnianego już Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tutaj okazało się, że każdy odcinek był wyrywany sobie z rąk do rąk, ustawiały się kolejki po to, żeby ktoś na głos przeczytał. Tym, którzy czytać nie umieją, no bo chłopi w większości czytać nie umieli. Chłopi, którzy przecież nie są pierwszoplanowymi bohaterami, nazwijmy to tak delikatnie, trylogii, odnaleźli się w tej cudownej przygodzie polskości, którą przedstawił Sienkiewicz, jako potencjalną część tej wspólnoty, która przedstawia się tak barwnie, tak fascynująco, jest tak wielka i porywająca. Chłopi zatęsknili za tym, żeby awansować do roli tych podbipiętów litewskich rycerzy, czy wielkopolskiego Skrzetuskiego, czy gdzieś tam, prawda, z kresów także litewsko-ruskich Kmicica. W nich chcieli odnajdywać teraz swoje wzory, choć przecież wiedzieli, że są chłopami, że dopiero co pańszczyzna się skończyła, ale ta cudowna przygoda oszołomiła, można tak powiedzieć, wielu z nich, i nie mam na myśli wielu setek, ale dziesiątki tysięcy, którzy pociągną za sobą następnych. W takiej analizie, której dokonał Michał Łuczewski, współczesny socjolog rozwoju świadomości narodowej na przykładzie zwłaszcza jednej wsi Żmiącej, gdzie takie badania socjologiczne były najbardziej zaawansowane, prowadzone, oczywiście porównując to z materiałem z innych także miejsc w Polsce, pokazał, jak autentycznie mierzalne nawet, można powiedzieć, znaczenie miała trylogia w budzeniu świadomości narodowej czy przekazywaniu, bo nie wiem, czy ona spała wcześniej, wcześniej jej nie było, chłopom. Po prostu gdzieś na pastwisku paru chłopów się zebrało, a jeden czytał ten, co umiał czytać innym, prawda? Chłopów, chłopek, bo to oczywiście nie miało genderowego podziału. Panie i panowie byli porówni zainteresowani przygodami Oleńki i Andrzeja, prawda, czy Heleny i Jana, czy Basieńki i Krzysi z panem Michałem w trzeciej części. A więc w trzeciej części trylogii. A więc ten sukces, który nam się może wydawać jakiś, może z przesadą tutaj przeze mnie odmalowywany, był zauważony przez wszystkich, naturalnie przez kolegów po piórze, często z zazdrością, to normalne, ktoś odniósł sukces, o jakim inni nie mogli marzyć nawet. Przez innych z powodów ideowych był Sienkiewicz krytykowany, tak jak właśnie taką rzetelną, pełną szacunku dla artyzmu Sienkiewicza krytykę przedstawił Bolesław Prus z punktu widzenia właśnie tej idei pozytywistycznej. Po co opowiadać bajki o historii Polski, o tych triumfach oręża polskiego sprzed lat 200, kilkudziesięciu, skoro dookoła rzeczywistość skrzeczy, te rynsztoki, te szmaty, ta bieda, te konflikty społeczne, które są i które trzeba tu i teraz rozwiązywać, a nie opowiadać bajki o dawnej przeszłości, wspaniałej i zbyt może ucukrowanej przez Sienkiewicza. Zwrócę Państwu uwagę na pewien paradoks szczególnie uderzający. Otóż od pierwszego momentu, właściwie od pierwszej części trylogii Od ogniem i mieczem, niektórzy krytycy zwracali uwagę właśnie na ten aspekt dzisiaj ważny, a mianowicie, że ta wizja roku 1648-9, w której jest oblężony Zbaraż, wspaniali rycerze z księciem Wiśniowieckim na czele, a dookoła czerń ukraińska, prawda, czy kozacka, może razić ukraińskich odbiorców, czy ruskich odbiorców, w sensie Rusinów, tak, to mam na myśli, bo tak ich przecież wtedy nazywano.
i że to niedobrze, krótko mówiąc, że to jest dodatkowy powód, żeby krytykować tę powieść. Rzeczywiście w tym czasie, w formującym się czy przetwarzającym się narodzie ukraińskim, zwycięża zdecydowanie ten jego model, który można nazwać populistycznym, jak wtedy to nazywano, czy narodnickim, to znaczy utożsamiono naród z chłopstwem. Nie z kozakami, nie ze szlachtą kozacką, bo i taka była, czy rusińską, tylko z ludem. To jest odpowiednik tego, co stanie się z naszą narodową demokracją, prawda? To znaczy prosty człowiek jest podstawą wspólnoty u nas po Puławski, to w tym samym mniej więcej czasie, co na Ukrainie Chruszewski i inni taką redefinicję polskości przeprowadzi. W tej sytuacji oczywiście lud ukraiński mógł czuć się obrażony przez obraz, który naszkicował Sienkiewicz. A jednocześnie Sienkiewicz był dużo bliższy prawdy historycznej niż Chruszewski, niż ci autorzy właśnie czasem historycy jak Chruszewski, wizji ukraińskiego narodu z końca XIX wieku, którzy utożsamili świadomość narodową z ludem. Nie, świadomość narodową rusińską, specyficzną bardzo, miała szlachta ruska. Adam Kisiel miał taką świadomość też Jeremi Wiśniowiecki, który był oczywiście księciem ruskim i czuł się Rusinem przede wszystkim. Te kalki, które nadają, czy przez które patrzymy, XIX-wieczne, z końca XIX wieku, czy XX-wieczne formuły nacjonalistyczne na historię XVII wieku po prostu fałszują ten obraz wydarzeń sprzed lat 200-kilkudziesięciu. I rzeczywiście z perspektywy końca XIX wieku wydawało się, Sienkiewicz no po prostu jest jakimś piewcą szowinizmu polskiego, który gardzi no, bratnim narodem, bo przecież kończy, jak wiadomo, ogniem i mieczem sformułowanie samego Sienkiewicza. Nienawiść zatruła krew pobratymczą. A więc mówi o walce braterskiej, bratobójczej walce między Polakami a Rusinami, między Polakami a polską szlachtą, a kozakami Sienkiewicz. Otóż ta perspektywa zacierająca w istocie realia XVII-wieczne, w jakiej odbierano Sienkiewicza w końcu XIX wieku, została przywrócona w ostatnich, powiedzmy, 20-30 latach przez badaczy ukraińskich. I to oczywiście można byłoby pominąć wzruszeniem ramion, jakie ma znaczenie to, że najlepsi historycy ukraińscy, wymienię przede wszystkim jedno nazwisko, Natalia Jakowenko, na pewno najwybitniejsza historyk ukraińska ostatniego 30-40-lecia, która odkryła ten ruski świat, który wyglądał bardziej tak jak u Sienkiewicza, niż tak jak u Chruszewskiego, w dużym skrócie i uproszczeniu mówiąc oczywiście, ale w każdym razie odrzuciła ten paradygmat populistyczny i przypomniała zupełnie inny świat ruski w wieku XVII, bardziej skomplikowany. Otóż przypominam ten fakt, że dzisiaj historycy ukraińscy, ci najlepsi, patrzą na te zagadnienia z 1648 roku i na Sienkiewicza inaczej niż patrzyli krytycy Sienkiewicza w roku 1890 czy 1900. Ale zwrócę uwagę Państwu na zjawisko dużo ważniejsze społecznie, na odbiór filmu Ogniem i Mieczem na Ukrainie. To moim zdaniem najgorsza z trzech części trylogii, gdy idzie o sposób jej ekranizacji, bo akurat moja ulubiona, jeśli idzie o trzy części trylogii napisane przez Sienkiewicza. Ale pomimo wszystkich swoich słabości w porównaniu ze wspaniałym panem Wołodyjowskim, mam na myśli filmy Hoffmana i serialem telewizyjnym na tej podstawie zrobionym, czy z również znakomitym filmem Potop, to jednak ten efektownie, jak na warunki kinematografii wschodnioeuropejskiej czasu kryzysu, czyli lat 90., zrobiony film odegrał, powiedziałbym, znów rolę pobudzającą dumę narodową na Ukrainie. Dlaczego? Bo zobaczyli tę imponującą siłę, tężyznę bijącą od tych brzuchatych kozaków, którzy biją w bębny. Może pamiętacie Państwo te bardzo efektownie zrobione sceny akurat w filmie Hoffmana, którzy podziwiają
Tu akurat jak najbardziej zgodnie z intencjami Sienkiewicza pokazaną postać Chmielnickiego jako człowieka wielkiego, jako bohatera na skalę szekspirowskich dramatów, w którym zwycięża zło, oczywiście z punktu widzenia Sienkiewicza, czy naszego punktu widzenia, ale to nie jest mała postać. To jest wielka postać, to jest największa postać polityczna ogniem i mieczem. Trudno choćby przez chwilę w to wątpić. I rolę, jaką odegrał film Ogniem i Mieczem, znów w budzeniu poczucia dumy ukraińskiej, nie antypolskiej, to nie budziło jakichś skojarzeń antypolskich, tylko poczucia, no tak, my jesteśmy nie z chłopów, nie z tej czerni, która tam jest przedstawiona, tylko z tych kozaków, z tych dumnych kozaków, którzy potrafili pobić tak potężnego przeciwnika jak polska husaria. To było bardzo Ukraińcom potrzebne, tak samo jak potrzebna była zbiegająca się niemal z premierą tego filmu na Ukrainie wizytą Jana Pawła II w Kijowie i we Lwowie, bo to się zbiegło w czasie. To były bardzo ważne momenty, nie mówię, że jedyne, czy nie mówię, że najważniejsze, broń Boże, ukraińska historia ma swoją dynamikę, ale ważne momenty także w odzyskiwaniu przez Ukraińców poczucia własnej godności, podmiotowości. Tak paradoksalnie działa twórczość Sienkiewicza po latach. Nie tak, jak wyobrażali to sobie jego płytcy krytycy w tych latach końca XIX wieku i na początku wieku XX. Ta istota opowieści Sienkiewicza, która budziła taką niechęć, taką krytykę ze strony jego oponentów, zwłaszcza już na początku XX wieku, wiązała się przede wszystkim ze zwróceniem w przeszłość Sienkiewicza. Sienkiewicz wrócił w przeszłość szlachecką, w przeszłość XVII-wieczną, sarmacką, a to wszystko razem, przeszłość sarmacka, szlachecka, to brzmiało jak najgorzej w oczach apologetów postępu. No bo to jest, no, najkrócej mówiąc językiem miłośników postępu, postawa reakcyjna, prawda? Coś gorszego nawet od konserwatyzmu. Wracamy do czegoś, co było dawno i już nie ma tego. W dodatku wracamy do wyimaginowanej przeszłości, ucukrowanej przeszłości, wyidealizowanej przeszłości. Te zarzuty w jakiś sposób zbierze chyba najintensywniej, oprócz zarzutów bardzo, powiedziałbym, prymitywnych, prostackich, nie warto się nad nimi zatrzymywać, pióra Wacława Naukowskiego, Świętochowskiego, mówię o wybitnych twórcach myśli końca XIX, początku XX wieku, ale takim najważniejszym, najwybitniejszym krytykiem Sienkiewicza był Stanisław Brzozowski. Niewątpliwie jeden z najważniejszych patronów polskiej inteligencji dwudziestowiecznej. Postać, której przemyśleń na pewno żaden dojrzały intelektualnie Polak nie powinien lekceważyć. Zwrócę uwagę na początek tego sporu Brzozowskiego z Sienkiewiczem. To jest rok 1903. Brzozowski jest dopiero co, prawda, można powiedzieć, w takim studenckim wieku, 20-parolatek ledwie. Sienkiewicz jest już pisarzem światowej renomy po Quo Vadis, prawda? Za chwilę otrzyma literacką Nagrodę Nobla, jeszcze jej nie miał, ale był już pisarzem chyba najbardziej rozpoznawalnym na świecie w tym momencie. Zwraca się do niego czasopismo warszawskie zajmujące się teatrem, chyba Kurier Teatralny się nazywało, żeby Sienkiewicz opisał sytuację warszawskich teatrów. Dlaczego nawiązuję do tego dzisiaj, wydaje się, mało ważnego epizodu? Zorientujecie się Państwo natychmiast. Otóż Sienkiewicz zareagował krótko. Napisał, że on rozumie, że w życiu przyrody, natury są takie okresy, które określa słowo ruja. Ale w teatrach warszawskich panuje non-stop ruja i poróbstwo. Użył tych dwóch określeń. To znaczy wyłącznie sprawami seksualnego pożądania w jego różnych wariantach zajmują się sceny warszawskie roku 1903.
sceny i ogródki warszawskie. No, nie wiem, co by dzisiaj powiedział Henryk Sienkiewicz, ale jak widać, te zjawiska nie są nowe, prawda? No, oczywiście ulegają pewnemu przyspieszeniu czy radykalizacji, ale może warto nawet dla pewnej podstawowej erudycji wiedzieć, skąd się wzięło określenie ruja i poróbstwo. To też Henryk Sienkiewicz, właśnie z roku 1903. Ludzie, którzy byli za awangardą, za modernizmem, bo to była wtedy wypełniająca te sceny idea właśnie sięgania do tych no, gdzieś tam głęboko ukrytych pod cienką warstwą kultury zwierzęcych pożądań w człowieku, napędzających go, czy to wolą mocy, czy wolą seksualną, poczuli się strasznie urażeni. I ich głosem odezwał się właśnie młodziutki Brzozowski. To był pierwszy powód, odpowiedź na tą ruję i poróbstwo. Konserwatywny, stary pisarz mówi, nie, no to co nowe, to jest okropne, prawda, to jest jakieś zdziczenie, prawda. No i przedstawiciel młodszego pokolenia odpowiada, no nie, to jest, przepraszam za kolokwializm, stary dziad, który nic nie rozumie ani z tego, czym żyje współczesna Polska roku 1903, ani nie rozumie, ktoś mógłby powiedzieć roku 2023, ani nie rozumie tego, co stanowi najważniejsze problemy Polski w ogóle. Próbuje nas cofnąć w przeszłość głęboką i nieprawdziwą. I ta właśnie radykalna krytyka, która rozwija się potem u Brzozowskiego niemal do końca jego życia, przedwcześnie, jak wiadomo, zgasłego wskutek gruźlicy, stanowi niewątpliwie najważniejszy kontrapunkt dla ideowego przesłania, jeśli tak można powiedzieć, trylogii Sienkiewicza. Nie dla powrotu do szlachetczyzny, do powrotu do przeszłości, do ułatwionego życia, ułatwionego intelektualnie w tym sensie, prawda, że no, mamy jakichś wrogów dookoła, z którymi trzeba walczyć, sięgnąć do szabli. Ten stereotyp się pojawia, że no Sienkiewicz jest właściwie głosicielem takiego bardzo prostego, ubogiego duchowo patriotyzmu militarnego. A po co nam to w XX wieku? Przecież w XX wieku nam to już jest niepotrzebne. I bardzo często pojawiało się, może nie u Brzozowskiego, ale u innych krytyków, takie porównanie z literaturą rosyjską. No spójrzmy na tego Sienkiewicza, jakiż on jest ubożuchny, w porównaniu z głębią analizy psychologicznej u takiego Dostojewskiego na przykład, prawda? Ten to sięgnął do samego dna ludzkiego zła. A u Sienkiewicza, no to zło, no to co to jest, prawda? To Bogusław Radziwiłł. No jak to się ma do bohaterów Biesów czy braci Karamazow? I teraz zadam pytanie, które właściwie jest kluczowe dla całego tego dzisiejszego w każdym razie kontekstu, w którym ukazuje twórczość Sienkiewicza. A co by było, gdyby Sienkiewicz i inni pisarze, którzy może mniejszego talentu, ale będą szli tym torem, poszli torem Dostojewskiego, polscy pisarze, zgłębiali tylko zło ludzkiej natury? Może bylibyśmy bardziej tak jak Rosja, ale na pewno nie byłoby Polski. To jest moja odpowiedź na to stwierdzenie. Bo Sienkiewicz przypomniał i dotarł z tym komunikatem, z tą opowieścią może bardziej niż komunikatem, do milionów ludzi przed rokiem 1918, nie tylko tych bezpośrednich czytelników drukowanej w odcinkach powieści w latach 1883-85, ale do tych kolejnych masowych przedruków. Tu zresztą też dodajmy, Sienkiewicz korzystał z zjawiska nowoczesności cywilizacyjnej. To właśnie drukowanie powieści w odcinkach, w masowym nakładzie, w trzech gazetach jednocześnie, w trzech zaborach i dodanie do tego masowo także wydawanych książek i szybko wznawianych sprawiło, że mógł dotrzeć w ciągu kilku lat do odbiorcy masowego, o jakim nie mógł marzyć jeszcze nawet Mickiewicz wcześniej. To jest też efekt tych zmian cywilizacyjnych, o których mówiłem. Tak jak internet, no, może przynieść mnóstwo dobra,
choć jednocześnie, jak wiemy, przynosi też dużo zła. Przemiany cywilizacyjne właśnie mają taką możliwość. Otóż ten sukces, który odniósł Sienkiewicz, miał swoje konsekwencje ideowe. On zatrzymał Polskę, polską, część polskiej inteligencji, bo część pójdzie dalej w stronę, którą wytyczał, czy to Waryński, czy to w innym kierunku, oczywiście nie utożsamiam, broń Boże, tych kierunków, Brzozowski, w tę stronę krytyczną. Ale gdybyśmy wszyscy szli w stronę krytyczną, w momencie, kiedy trwało to przygnębienie, poczucie, że nasz naród się skończył, że przegraliśmy wszystko, że są inne, ciekawsze narody, tylko idee niż idea narodowa. Idee ponadnarodowe, socjalistyczna albo idea postępu cywilizacyjnego, w której też zatracają się różnice narodowe. To kto miałby walczyć i po co o niepodległość Polski? A Sienkiewicz, odmalowując właśnie tę scenę spod murów Jasnej Góry, że gdzieś jakaś żebraczka śpiewa, że nawet w momencie, kiedy nie ma skrawka wolnego terytorium Polski, poza tym jednym miejscem, Jasną Górą, żeby się nie bać, że jest nawet ta wizja wojska na smokach niewystarczająca do tego, żeby porzucić nadzieję i porzucić energię do walki. Ta energia przychodzi z góry i z przeszłości właśnie, z przypomnienia tego, o czym mówił Kadłubek, opowiadając o dzielnym, prawda, pogromcy smoka z pod Wawelu, o czym śpiewali konfederaci barscy. Notabene Sienkiewicz wielbił nade wszystko Słowackiego, nie Mickiewicza, z polskich wieszczów, więc dla Sienkiewicza to nawiązanie do wojsk na smokach latających było oczywistym nawiązaniem do pieśni konfederatów barskich napisanej przez Słowackiego, w tej wersji Słowackiego. To właśnie jest ten kluczowy moment, w którym dokonuje się zwrot, prawda? Zwrot, który nie jest zwrotem w umyśle jednego człowieka, ale który trafia na takie oczekiwanie, czy coś nas podniesie jeszcze do tego, żeby walczyć o Polskę, czy pogodzimy się z tym, że trzeba szukać gdzie indziej wyższych celów, wyższych ideałów. Niewątpliwie Henryk Sienkiewicz odegrał tutaj rolę zasadniczą, co poświadcza reakcja zapisana w dziesiątkach tysięcy, dosłownie w dziesiątkach tysięcy pamiętników, wspomnień, listów, które znamy z opublikowanych już źródeł i tych indywidualnych, osobistych i masowych także po stu kilkudziesięciu latach od tamtych czasów. Reakcja na Sienkiewicza jest zjawiskiem powszechnym, najczęściej entuzjastycznym na skalę masową i takim właśnie oszołomieniem. Ach tak, to my mamy taką cudowną historię. To chcemy, żeby ją wznowić, żeby nawiązać do tego. Ja też chcę być Kmicicem, ja też chcę być Wołodyjowskim. I te pseudonimy przyjmowane później przez ochotników w legionach, w różnych formacjach, nie mam na myśli tylko legionów Piłsudskiego, to nie chodzi o żadną formację ideową konkretną, tylko o formację tych, którzy uważali, że o niepodległość można i trzeba się bić, że nie zostało wszystko stracone, że mamy dość sił, żeby tę walkę podjąć. Otóż najczęściej wybieranymi pseudonimami to były pseudonimy właśnie typu imion, nazwisk bohaterów trylogii. Pięknie opisuje to wśród właśnie tych tysięcy źródeł, które można by tutaj wymienić, karta wspomnień Kornela Krzeczunowicza, który dowodził kawalerią odtwarzaną przez niepodległą Polskę w roku 1919, kiedy wkraczała ona na tereny sienkiewiczowskie, na Wołyń, a potem dalej w dół, w stronę Beresteczka, w stronę Zbaraża i Kamieńca. I kiedy ci wszyscy kawalerzyści odtwarzanej właśnie dopiero kawalerii, no, czuli się jakby nagle znaleźli się na kartach ogniem i mieczem. I to było jakby oszołomienie. Tak to my piszemy naprawdę tę samą historię, którą opisał Sienkiewicz. Ona się nie skończyła. To poczucie, że
ta kraina, która wydawała się krainą wyobraźni, tylko cudu jakiegoś zamierzchłego, który wywołał swoim talentem niezwykłym czy geniuszem literackim Sienkiewicz, że ona jest naprawdę i że my uczestniczymy nadal w tej historii. To poczucie było niesłychanie ważne. Nie mówię, że dla wszystkich z miliona poborowych, którzy walczyli w roku 19-20, zwłaszcza w obronie Rzeczpospolitej, ale dla bardzo dużej części tych, no zwłaszcza elit oficerskich, podoficerskich, które tworzyły trzon tej armii. To poczucie właśnie, że kontynuujemy to dzieło, które opisał na przykładach z XVII wieku wziętych Henryk Sienkiewicz. Dzieło dumnego, niezwyciężonego narodu Lechitów, który opisał jeszcze kilkaset lat wcześniej mistrz Wincenty. Dzieło właśnie takich skrzetuskich, wołodyjowskich. Ktoś może powiedzieć, tak jak wielu mówiło, nie trzeba było ich opisywać. Nie trzeba było tych obrazów chodzącej cnoty przywoływać, połączonej z mieczem, który potrafi ściąć trzy głowy naraz. Ale trzeba było opisywać, jak było naprawdę. Trzeba było opisywać tę brudną stronę wojny. To może byłoby lepiej spełnione zadanie powieściopisarza realisty. Ale to właśnie ten sen o pięknej, wspaniałej, zwycięskiej, wielkiej Rzeczpospolitej odegrał zasadniczą rolę w budzeniu ducha, który przywrócił tę Rzeczpospolitą czynem pokolenia 1918 roku, a przede wszystkim obronił ją w roku 1920. Bo wtedy okazało się, że nie wygrali spadkobiercy Waryńskiego, a byli oczywiście tacy w polskim społeczeństwie w roku 20, tylko była ich znikoma mniejszość w porównaniu ze spadkobiercami Sienkiewicza. Na tym polega sprawdzian tego dziedzictwa, które Sienkiewicz zostawił i którego wystarczyło do tego, ażeby Polska odzyskała niepodległość. Naturalnie nie mam tutaj na myśli tego, iżby sam Sienkiewicz wystarczył do odzyskania niepodległości. Chodzi mi o to tylko, że to, co wywołał swoją powieścią, przede wszystkim trylogią, później także Krzyżakami, do pewnego stopnia nawet tą opowieścią dla dzieci, uczącą dumnego ujmowania się za słabszymi. Mam na myśli W pustyni i w puszczy, którą dzisiaj odczytuje się oczywiście w kluczu kolonialnym, ale zupełnie inna była funkcja tej powieści dla wielu pokoleń dzieci, w tym dla mojego pokolenia. Jakoś pokrewna temu, co opisywały przygody pana Michała czy pana Andrzeja. To wszystko razem oddziaływało silnie, niezwykle silnie na wyobraźnię, na poczucie tożsamości ludzi, którzy współtworzyli szeregi żołnierzy walczących o niepodległość i tych, którzy jej bronili i tych, którzy później budowali niepodległą, czy najlepiej zbudowali. Sienkiewicz nie stworzył przepisów organizacyjnych, jak ma ta Rzeczpospolita być odbudowywana. Nie dożył jej, zmarł w listopadzie 1916 roku. Ale nie możemy obciążać pisarzy odpowiedzialnością za wszystko. Nie mogą zastąpić ani myśli politycznej, ani zwłaszcza pracy gospodarczej. Nie mogą po prostu zastąpić codziennej pracy, która jest potrzebna. Nie mogą zastąpić skrzetuscy czy wołodyjowscy ślimaka, który też jest potrzebny, ale nie jeden kosztem drugiego, nie ślimak zamiast wołodyjowskiego. Wołodyjowski jest potrzebny ślimakowi, żeby ten zrozumiał, do czego większego od siebie i swojego gospodarstwa służy jego praca, jego obrona, obrona własnej godności i własnej pracy przed zaborcą, przed biurokracją. To właśnie synteza była potrzebna, synteza, której bez Sienkiewicza nie mogło być. I bez tej części, którą Sienkiewicz reprezentował, nie mogło być tego efektu, jakim ostatecznie stała się niepodległa. Ta kultura będzie się wyczerpywała, kultura sienkiewiczowskiego bohaterstwa. Ona trwa na pewno do roku 1939, przez lata II wojny światowej, w pokoleniu żołnierzy wyklętych,
Także mamy przecież tylu jeszcze tych, którzy noszą te pseudonimy sienkiewiczowskie. I ktoś może je odrzucić. Tak jak odrzucił je bardzo zdecydowanym gestem Czesław Miłosz, pisząc jeden z najpaskudniejszych tekstów w swojej wielkiej karierze literackiej, którą podziwiam i za którą w bardzo wielu aspektach jestem niezwykle wdzięczny. Ale akurat felietony z Dziennika Polskiego z 1945 roku należą po prostu do kart haniebnych twórczości laureata Literackiej Nagrody Nobla. Bo w nich wyszydzał on siedzących, wrzucanych wtedy do więzień żołnierzy AK, podziemia. Wyszydzał z prostego powodu. Opowiedzieliście się przeciwko sile, której nie pokonacie. Jesteście śmieszni, słabi. Reprezentujecie przeszłość, która przegrała w starciu z przyszłością. Tą, która przyjechała do nas właśnie na czołgach z Czerwoną Gwiazdą. Miłosz był pod ogromnym wrażeniem tej siły. Siły, w której widział przyszłość. Siły ideologii, oczywiście komunistycznej, marksistowskiej, która go przerażała i fascynowała jednocześnie tą właśnie potęgą. I siły nagiej, brutalnej przemocy, którą reprezentowały czołgi sowieckie. I z tej perspektywy, nie z jakiegoś tchórzostwa, nie o to mi chodzi zupełnie, nie w takim kluczu odczytuję te teksty, tylko w poczuciu, które było bliskie na pewno nie jemu jednemu wtedy. Z tą potęgą my nie wygramy. Sowieci Niemców usunęli. Niemcy to wiadomo było, że oni raczej tutaj się nie utrzymają. Hitler to jednak przesadził, wariat, cały świat przeciwko miał sobie. Ale Sowieci to tutaj już zostaną na zawsze. To było poczucie przez bardzo wielu ludzi wtedy podzielane. Niewielu zdobyło się na taki czyn, jak żołnierze wyklęci. Inni, mniej może heroicznie nastawieni, wierzyli jednak, że może kiedyś w dalszej przyszłości ta niepodległość wróci. I to ci, którzy chcieli czytać dalej Sienkiewicza, chcieli czytać go swoim dzieciom. Mówiłem, że Sienkiewicz miał 9 lat, kiedy zmarł Mickiewicz. I Mickiewicz odegrał na pewno, Mickiewicz Słowacki, ogromną rolę w formowaniu wyobraźni Henryka Sienkiewicza. Moja babcia miała 9 lat, jak zmarł Henryk Sienkiewicz. Nie porównuję mojej babci do żadnego z bohaterów tutaj wymienionych, ale wspominam o tym jako o pewnej sztafecie pokoleń, dlatego że właśnie ten przekaz, który zawdzięczam mojemu domowi rodzinnemu, mojej babci, moim rodzicom, którzy czytali mi na głos trylogię, kiedy ja jeszcze czytać nie umiałem, zawdzięczam to, kim jestem, a cieszę się z tego, że jestem, kim jestem, prawda, ze swojej tożsamości. Nie chciałbym tego zamienić na żadną inną, czy bardziej nowoczesną, czy odmienną po prostu. I to właśnie jest efekt trwania owej kultury duchowej, jaka zaczyna się gdzieś od mistrza Wincentego, idzie przez konfederatów barskich, idzie przez Mickiewicza, Sienkiewicza, trafia pod chłopskie strzechy, tak, i przemienia chłopów w Polaków, utrzymuje polskość wśród inteligentów, którzy byli gotowi od niej odejść w momencie załamania nadziei, czy w latach 70. wieku XIX, czy w latach 40. wieku XX. Ale jednocześnie przecież pracują te zmiany cywilizacyjne, których głosem chyba najbardziej efektownym w polskiej kulturze stał się nie Stanisław Brzozowski, którego, jeszcze raz to powtórzę, elementy krytyki naszego lenistwa umysłowego, elementy szczerych, głęboko przeżywanych poszukiwań, własnych poszukiwań, formuły polskości dojrzałej niezwykle szanuję. Obok tego pojawiają się coraz bardziej ułatwione krytyki polskości, formułowane w duchu tych mód, tych właśnie przychodzących z zewnątrz kompleksów, których głosem najsilniejszym i najbardziej efektownym stał się Witold Gombrowicz. Pisarz bardzo utalentowany językowo, niemal tak jak Henryk Sienkiewicz, choć nie tak, i to na pewno jeden z powodów zazdrości Gombrowicza wobec Sienkiewicza i pewnego rodzaju kompleksu, który wyrażał tylekroć. Urodzony zresztą niedaleko od tego samego miejsca, gdzie Sienkiewicz, nasz wieszcz, powiedziałbym w cudzysłowie, dwudziestowieczny. Gombrowicz próbuje szydzić z Sienkiewicza jako pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego,
który, co prawda obdarzony tym właśnie niezwykłym darem słowa, po prostu nie radzi sobie z problemami intelektualnymi, cofa nas intelektualnie, a my powinniśmy odsłonić w sobie nagiego Polaka gestem Hama, który odsłania nagość swojego ojca Noego. Powinniśmy całą brzydotę tego polactwa w nas ujawnić, by wyzwolić się, by poczuć się wyemancypowanymi. Słowo emancypacja wchodzi do języka nie tylko ideowego, ale społecznego na dobre w wieku XIX, właśnie w czasach Sienkiewicza. Wyemancypować się, no, znamy powieści z tej samej epoki, emancypantki. Chodzi oczywiście o emancypację kobiet, bardzo ważne, potrzebne pod wieloma względami zjawisko. Ale to słowo emancypacja ma swoją dynamikę. W końcu emancypujemy się, jak to dzisiaj widzimy, próbujemy się wyemancypować od wszelkiej stałej tożsamości. Dziś jestem mężczyzną, jutro kobietą, pojutrze kimś jeszcze. Po pojutrze mogę ogłosić się przedstawicielem zupełnie innego gatunku kręgowców. Ważne, że to jest moja suwerenna decyzja, prawda? Którą w każdej chwili mogę zmienić. Na tym polega dynamika emancypacji. I nie ma, powiedziałbym, większego wieszcza tej postawy w naszej literaturze niż Witold Gombrowicz, stąd jego zasłużony sukces wśród części polskiej inteligencji lat 70. czy 80. wieku XX. Dzisiaj już ten sukces przechodzi, ponieważ dotknęło Gombrowicza to samo co Sienkiewicza. Po prostu są już inne czasy i chociaż głosi się te same idee, to, które głosił Gombrowicz, to bez porównania bardziej sprymitywizowanej formie i dlatego one skuteczniej trafiają. Już za chwilę nikt o Gombrowiczu nie będzie słyszał. Będzie słyszał o kolejnych celebrytach przedstawiających nowe wersje emancypacji jako ostatni krzyk mody. Tak działa ta zmiana, którą nazwał słusznie Henryk Sienkiewicz 120 lat temu, równo 120 lat temu, krótkim określeniem ruja i poróbstwo. Otóż myślę, że to ta pokusa, żebyśmy wyemancypowali się od polskości, powracająca w naszych dziejach, jak widać, nie pojawiająca się dopiero w XXI wieku, znajdowała wielokrotnie w naszych dziejach odpowiedź. W XVII wieku oświecona Polska uzyskała tę odpowiedź z rąk Iszabel, konfederatów barskich. Potem właśnie to romantyzm stał się odpowiedzią na poczucie szoku, ponownego szoku rozbiorów klęski Napoleona i nadziei z nim związanych. Potem właśnie Sienkiewicz był odpowiedzią na klęskę tych nadziei, najgłębszą po powstaniu styczniowym i w jakiejś mierze przecież Herbert, Rymkiewicz, inni pisarze, nie mówię o skali talentu, mówię o pewnej roli, jaka była odgrywana na mniejszą skalę społeczną, ale przecież także miała swoje symbolicznie bardzo ważne postaci w naszej historii intelektualnej ostatnich kilkudziesięciu lat. To ta odpowiedź na poczucie zniechęcenia, małej stabilizacji, no może już, prawda, po 56 roku nie warto się o nic bić, tutaj ta mała gomułkowska stabilizacja, a tym bardziej gierkowska, to już w zasadzie horyzont naszych potrzeb i naszej wolności wyczerpuje. I ostatecznie przychodzi ten temat, o którym będziemy mówili na ostatnim spotkaniu, to znaczy pojawi się Solidarność, pojawi się Jan Paweł II. Furia, którą dzisiaj wzbudza, piekielna dosłownie furia, którą wzbudza postać Karola Wojtyły, Jana Pawła II, myślę, że znajduje swoje proste uzasadnienie, jeśli przypomnimy sobie, i tym chciałbym zakończyć, ostatni tekst podpisany przez Jana Pawła, datowany 1 kwietnia 2005 roku. To był list skierowany do generała zakonu ojców Paulinów na Jasnej Górze w 350. rocznicę obrony klasztoru. List, w którym wzywał umierający Jan Paweł II do tego, byśmy, tak jak tamci, którzy usłyszeli głos żebraczki zza muru, nie bali się tego smoka, który wydaje się, że jest nie do pokonania, żebyśmy nie rezygnowali z obrony naszej wiary i naszego dziedzictwa duchowego.
polskiego dziedzictwa duchowego. To były ostatnie słowa, które podpisał Jan Paweł II. Nie wiem, czy osobiście był w stanie jeszcze podpisać ten tekst, ale nosi on formalnie jego podpis i nosi na pewno datę 1 kwietnia 2005 roku. Tym tekstem Jan Paweł II przypomina nam o tym, byśmy się nie lękali. Dziękuję Państwu bardzo.